Dzisiaj mamy dla Was kolejną dawkę wiadomości z konfliktu, który rozpoczął się wczoraj w okolicach godziny 3:40 rano. Biorąc pod uwagę ostatnie 24 godziny, można stwierdzić, że wojska rosyjskie osiągnęły umiarkowany sukces na froncie. Ukraina stawia opór i wyszła też na jaw sprytna strategia, jaką stosuje ukraińska armia. Przejdźmy więc do szczegółów. Wczorajsza inwazja Rosji na Ukrainę sprawiała wrażenie błyskawicznej kampanii armii rosyjskiej. Kolumny wojska przemieszczały się dość swobodnie i można było uznać, że armia ukraińska jest sparaliżowana strachem i odpuszcza jakiekolwiek starcie. Najwyraźniej był to element taktyki, aby pozwolić wjechać kolumnom wroga i potem próbować je otaczać i niszczyć. O ile wierzyć stronie ukraińskiej, która wczoraj w ramach działań zbrojnych generowała masowo fake newsy, to ta strategia okazała się skuteczna. Rzeczywiście przez miasto Sumy, liczące 250 tysięcy mieszkańców i znajdujące się stosunkowo blisko Rosji, wczoraj po prostu przejechały kolumny wojsk rosyjskich. Uznano, że miasto zostało poddane, ale dzisiaj okazało się, że Rosjan zatrzymano w okolicach Charkowa. Oznacza to, że obecnie zagrożenie dla Kijowa nadchodzi tylko ze strony białoruskiej. Wczoraj Rosja przeprowadziła dużą operację powietrzno-desantową. Wykorzystano do niej śmigłowce Mi-8 i Mi-24. Kilkadziesiąt z nich nadleciało nad lotnisko Hostomel, a spadochroniarze zajęli obiekt, który prawdopodobnie miał zostać użyty do ataku na Kijów. Wczoraj okazało się jednak, że Ukraińcy podjęli walkę i odbili lotnisko, eliminując oddziały wroga. Jak informuje strona ukraińska, część rosyjskich żołnierzy uciekła do pobliskich lasów i nie należy zapominać, że nie jest to jedyne duże lotnisko w okolicy Kijowa. Po drugiej stronie Dniepru znajduje się cywilne lotnisko Boryspol, jednak póki co Rosjanie są zbyt daleko, aby na nim lądować. Zapewne z tego powodu Rosjanie ponowili dzisiaj atak na lotnisko Hostomel. Znowu wykorzystano do tego śmigłowce i desant, choć nie wiadomo, jakie są skutki tej operacji. Na miejscu wciąż trwa aktywna wymiana ognia. Obecnie największe zagrożenie dla stolicy Ukrainy stwarza właśnie ta część frontu, która zaczyna się na Białorusi. Z tego kierunku nastąpił wczoraj atak na Czarnobyl, który ostatecznie zakończył się przejęciem zniszczonej elektrowni atomowej przez stronę rosyjską. Analizując źródła rosyjskojęzyczne, Putin chce kontrolować reaktor jądrowy w Czarnobylu, aby zasygnalizować NATO, aby nie ingerowano militarnie w konflikt pomiędzy tymi państwami. Warto przypomnieć, że katastrofa w Czarnobylu w ówczesnej sowieckiej Ukrainie wysłała chmury materiału jądrowego przez znaczną część Europy w 1986 roku po nieudanym teście bezpieczeństwa w reaktorze numer 4. Po upływie kilkudziesięciu lat poziom promieniowania nie jest aż tak zabójczy, a obiekt stał się atrakcją turystyczną. W dalszym ciągu jest on jednak sporym zagrożeniem. Niewykluczone, że to właśnie z tego względu Rosja uznała Czarnobyl za dobry przyczółek do ataku. Niezależnie od tego, jakie są intencje rosyjskich wojskowych, to właśnie ta część frontu stanowi największe zagrożenie dla Ukrainy. Istnieje ryzyko, że atak na Kijów może się rozpocząć właśnie z tego kierunku. Od rana Rosjanie znowu zaczęli bombardowanie miasta i rozpoczął się ostrzał rakietowy przy użyciu pocisków średniego i krótkiego zasięgu. Poza tym nad miastem stale latają rosyjskie drony. Choć sytuacja na froncie cały czas się zmienia, Ukraińcy nadal walczą na północy, południu i wschodzie kraju. Obecna ofensywa armii rosyjskiej to oficjalnie największy atak na państwo europejskie od czasów II wojny światowej.